Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy sobie konfigurować regulator siłownika raz z siłownikiem. Już sobie to ustawiłem mniej więcej w taką konfigurację, co ja to będę prawdopodobnie miał. Tylko chyba będę musiał mieć to obrócone jeszcze, ale dla celów filmu na razie jest tak. Śrubokręt sobie wsadzam po prostu tutaj, bo on się lubi przeważyć i spadnąć, więc na razie zostawię tak. Mam wattomierz, może mam nadzieję, że widać, jest na 10 na 0, bo jeszcze nie wsadziłem. Regulator jest skonfigurowany na ustawienia fabryczne, bo trochę się z nim już kopałem, co będzie na końcu filmu wrzucone jako ciekawostka. To co? Startujemy. Powinien się uruchomić, tak? To jest wersja oprogramowania i tryb automatyczny. I teraz wykonuje kalibrację, czyli jedzie siłownikiem w prawą stronę, tak jak tutaj jest podświetlone tu. Czyli on sobie kręci w tą stronę. Z racji, że on już tam jest, to on już daleko nie zajedzie. Jak widać, jest 2,8 W. Jak go przestawię kawałeczek i mu puszczę, czyli faktycznie teraz jedzie, to jest 4,3 W, czyli powiedzmy, że działa. Ale ta konfiguracja automatyczna jest dobra, jak jest siłownik z krańcówkami, że on po prostu rozłączy i on będzie widział, że coś nie działa. Bo po rozłączeniu zasilania mu tutaj, on od razu widzi, że nie ma obciążenia i zgłasza błędy ewentualnie, więc w momencie kalibracji i ustawiania pierwszy raz musi być już podłączony siłownik, bo będzie wywalać tak zwany kocapoły. A więc ja mam siłownik, który pracuje w czasie 120 sekund. Czyli muszę zmienić z automatycznego trybu na tryb czasowy, czyli przyciskam plus i mamy automatyczny. Ja nie mam automatyczny. I 120 sekund, czyli to jest 12. I po ustawieniu 12 mamy plan kalibracji. On się zaś będzie ustawiał, czyli 120 sekund będzie jechał w jedną stronę, 120 sekund będzie jechał w drugą stronę i się będzie kalibrował. Ale na razie dojechał do końca, więc on nigdzie nie zajedzie. Przepraszam, że grzebię w palcu, ale gdzieś jakiegoś wiórka złapałem. Ok. I teraz tak, co jeszcze można zrobić? Teraz prawdopodobnie nic nie idzie innego zrobić, póki jest kalibracja, więc ten etap pominę bądź bardzo przyspieszę, bo to jest 120 sekund w jedną stronę, 120 sekund w drugą stronę. Więc wrócę do Was, jak się zrobi kalibracja. Trzeba być cierpliwym. Póki, no tak to nie miało być, póki miga dioda tutaj za A, to znaczy, że leci w prawo, jak leci dioda na środku, to znaczy, że leci w lewo. No też zależy, jak mamy skonfigurowane przewody, bo ja mam kolorystycznie 1:1 chwilowo, ale to się jeszcze okaże, czy tak ma być, jak już to będę miał podłączone do pieca i to będę próbował. Jak to się mówi, coś innego teoria, coś innego praktyka, zawsze idzie zamienić to miejscami jak wedle potrzeby, choć ja osobiście te kable, co są z siłownika, zamiast stosować kostki, wciągnę bezpośrednio do sterownika, tu zacisnę na konektorki żeńskie i bezpośrednio wepnę do sterownika, żeby nie robić mostków i też będę miał jedno blisko drugiego, więc nie potrzebuję dodatkowego kabla, dodatkowego połączenia, które może ulec awarii. A jednak to jest centralne ogrzewanie i musi to być dość sprawnie zrobione i niezawodnie. Tak, żeby ktoś w nocy o 2 nad ranem nie musiał kombinować, czemu coś się dzieje albo się nie dzieje. Dobrze, tyle gadałem, że zdążyło już
skierować siłownię w drugą stronę, ale nie będę was nudzić i nie będę przez 120 sekund gadał o czymś, więc wracam do was jak się skończy kalibracja. To do za chwilę. No i dobrze, kalibracja przebiegła pozytywnie. Mamy teraz wskazanie temperatury z czujnika, czyli z tego otóż tutaj czujnika. Jak go lekko nawet złapię, to powinno coś urosnąć, bo dzisiaj jest trochę ciepło. Wskazanie wattomierza się zgadza w miarę z tym, co jest napisane na opakowaniu. 1,5 wata i zazwyczaj tyle też jest. No, teraz trochę chyba myśli, bo mu temperatura rośnie albo spada, więc no, trochę coś tam skacze. No i tak, teraz chcieliśmy przejść jeszcze do jednej rzeczy. Czyli mamy go, powiedzmy, zbazowanego. Ma już siłownik ustawiony lewy, prawy. Tutaj jak przytrzymiemy, mamy 12 sekund. 12, czyli 120 sekund, tak jak jest napisane na siłowniku. 120 sekund. Czyli tak, teraz jeszcze mamy taką rzecz typową. Trzeba ustawić temperaturę. No ja mam ustawioną na 65. To jeszcze będę na pewno zmieniał, przy jakiej temperaturze co się będzie działo z racji prób i błędów. Bo coś innego może pokazywać na samym czujniku, a coś innego będzie pokazywało na czujniku powrotu i to będzie trzeba zawsze wypośrodkować. A teraz sobie chcę zasymulować zadziałanie ciepła. Aha, jeszcze jakby ta chciała ruszyć. Szczęście mam drugą i ta działa. Tylko że trzeba poczekać, bo to jest duży skok temperatury. Już zaczyna łapać. Nie chcę przegrzać. No i za chwilkę powinno wskoczyć. O. I zaczyna mielić zaworem. Mam nadzieję, że widać, jak się zaczyna przesuwać tarcza. Tu jest potwierdzenie i widać też, że waty trochę urosły. Ale działa. Czyli można powiedzieć, że pełny sukces. Konfiguracja gotowa, reszta w praktyce. Więc jeszcze ten zestaw będziemy jeszcze widzieć raz, jak już to będę miał tak zwanie na rurach przygotowane do uruchomienia i skonfigurowane. Więc na razie dziękuję. Mam nadzieję, że komuś się ten krótki filmik przydał. Aha. Jeszcze jak to świeci tak na pomarańczowo, to znaczy, że zawór jest w półpozycji. Tak wyczytałem z informacji, czyli tak jest zielony, czerwony bądź taki pomarańczowy, czyli pomiędzy. I teraz zaś zaczyna mieszać zaworem z racji, że temperatura zaś spada. Czyli zaraz powinien wyjść z międzypozycji. Tak jak jeszcze tutaj może szybko widać. Widać, że zasłona jest mniej więcej na środku. Tu jest takie ala serce. Ala serce i było na środku. Jak widać już przeskoczyło na zielone. Bo przeszło przez środek. Takie ciekawostka, ale fajna. Jeszcze raz dzięki wielkie wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. Lajki, subskrypcje, komentarze mile widziane. Jakby ktoś miał jakieś pytania, jestem w stanie pomóc. Przynajmniej mi się wydaje, że początkową bazę danych już, jak to się mówi, mam. Odnośnie tego sprzętu i coś umie doradzić. Też raz dzięki i do zobaczenia w następnym. Cześć!